Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Let's Play Sonic Mania Encore Mode, rzecz jasna. I dzisiaj będziemy przechodzić Press Garden i mam nadzieję, że zdobędę jakieś tam parę szmaragdów. Hałosu. Znaczy akurat Press Garden nigdy jeszcze nie udało mi się, znaczy no w Encore Mode nie udało mi się znaleźć szmaragdów special stage, ale tam dobra. Moja sytuacja jest obecnie kiepska, tyle powiem. Jak to skomentuję. Goddammit. I wiele dostałem komentarzy po poprzednim odcinkiem, bo cały praktycznie odcinek grałem Tailsem. Chciałbym tylko zaznaczyć, że to jest z czystej desperacji, żeby po prostu znaleźć te wszystkie cholerne szmaragdy chaosu i... No, to jest tylko tak... spokojnie, nic mi nie jest. Ja jakoś to przeżywam. Nie jestem zbytnio chętny do tego, że muszę grać Tailsem, ale... Wiecie, no. Trzeba coś zrobić. Żeby nie lamić. O. A jednak znalazłem jeden. Dobra. Więc... Co? Okej, to jest w miarę proste. Nie, zaraz. A nie, to jest trzeci, to jest proste. W miarę. Are you kidding me? I can. Ja przysięgam, ja jestem dobry w bani. Nie, to jest żałosne, to jest po prostu żałosne. Nic więcej, dobra, Ray, chodź tutaj. Dobra, czekaj na... Mam tylko nadzieję, że zrobię good ending i tyle. Nie obchodzi mnie, ile będę musiał wtedy przejść tych szmaragdów, ile będę musiał przejść special stage. Ważne, żebym zrobił te szmaragdy.
Już powinienem grać z guide'em po prostu. Chociaż to jest dopiero, no, takie początkowe jeszcze to są poziomy, ale styl, no. Chociaż, nie, zaraz, wiem gdzie jest jeden jeszcze. Press Garden, ale to tak... Nie, że wiem, że nie wiem, tylko że wiem, że wiem. To jest duża różnica. Więc to może się udać. Jeśli oczywiście Pixel nie zjebszy czegoś znowu. Chociaż co jest bardzo prawdopodobne w moim przypadku. A jak nie zrobię tego na Let's Playu, to... W sumie nawet chrzanić to mogę, to... Nie wiem... Pokazać wam good ending na moim 100% sobie, który jakimś cudem zrobiłem. Chyba to zębałem, co nie? A nie. Wolę tego nie klikać. Okej, czyli idę chyba dobrze. Bo pamiętam, że miałem... Ten... Gold Ring. To jest droga dla Knucklesa, are you kidding me? To w sumie wiele wyjaśniało, bo ja to chyba Knucklesa byłem. Ups. A nie, dobra, chyba idę dobrze. Ale nie, po prostu ten Encore Mode to mi czasem po prostu tak dupsko gniecie, że... Co jak co, ale muszę im przyznać, zrobili grę trudniejszą. Dobra, teraz to muszę zrobić. Kurde. O Jezu... Okej, dobra, chyba już go mam. Uff! No to teraz, jedyne co mi pozostało to ten... Cholerny czwarty szmaragd chaosu! Ja go nie zrobię po prostu. Obym go zrobił, ale raczej nie sądzę, że go zrobię. No. Let's do it! Let's do this! Albo inne, nie wiem, teksty. O Boże, nie, zapomniałem już jak tego bossa przychodzić normalnie. No chyba musi rzucić tą swoją... Nie? O! My team ma... Jego odporność w sumie. No nie ucieka. Szczerze mnie nie interesują. Pierścienie. No! Dlaczego? O! Dzięki, Ray.
Ty jesteś przydatna, nie jak ten Tails. Tails to by kurde nic nie zrobił. Wiem w ogóle po prostu jak ludzie mnie pytają się co ja mam do tego Tailsa. O, Mighty, Ray. Czemu robisz moonwalka? Ale nie, serio, ja mam bekę kompletnie, jak ludzie jeszcze się mnie pytają, co ja mam do... O, Tailsa. On jest po prostu gównianą postacią. Coś tu jest, nie ma. Ale już z dwojga złego nim gram, bo przynajmniej tak mogę sobie zobaczyć, gdzie są special stage'e, mniej więcej. Ale żeby nie było, że o, czyli to jest jednak dobre. Nie, mogę równie dobrze sobie do tego używać Ray'a, ale po prostu nie chce mi się go używać. Jestem leniem, okej? Im mniej mam do roboty, tym jest fajniej. Fajną muzykę ma Press Garden, ale nie najlepszą. Zdecydowanie sądzę, że najlepszą muzyką w Mani to jest remix Metallic Madness. To jest według mnie najlepsza muzyka Mani, ale najlepsza oryginalna to chyba będzie Studiopolis, I guess? Studiopolis jest takie... Dobrym oryginalnym traczkiem, więc tu bym stawiał mój głos. To najlepszy oryginalny track w Mani. Nie ma ich dużo, ale... jest z czego wybierać. Ojej, no teraz to muszę tak robić. Świetnie. Oby tylko tu był pierścień. Pewnie ludzie, którzy znają tą lokację wszystkich pierścieni na pamięć. Mikso, co ty robisz, kurde? Przecież miał... Jakbyś skręcił tam o jeden piksel dalej, to byś, kurde, miał 90 złotych pierścieni, znaczy 90 dużych pierścieni. Kurde, co ty wyrabiasz? Czego ty nie rozumiesz, chłopie? Podczas gdy ja tylko praktycznie znam Mania Mod, jeśli już. I w Mani Mod mam po prostu. W Mani Mod mam po prostu, no. Tak mniej więcej swoją wytyczoną trasę. Więc w sumie na streamie ludzie też mnie opieprzają, jak nie idę do jakiegoś pierścienia, ale. Styl. Możesz mi przestać dawać te na ryj kolce? Byłoby miło, thanks. No kurde, on... Aha, no tak, teraz mam... Shit. Co mam teraz zrobić? A, gdzieś tu, okej. A to jak pójdę, co się stanie? Tak, wyląduję na kolcach, a tego bym nie chciał. W ogóle według mnie to jest dziwne, że... To jest według mnie dziwne w Encore Mode bardzo, że jak się ma Tailsa jako drugą postać... Jak się ma Tailsa jako drugą postać już, to nie można używać jego tej mocy podnoszenia postaci. Tylko można to zrobić jak w Mania Mode, ale w Encore Mode już tego nie można robić, co jest według mnie... Takie dziwne, szczerze. W teorii nie powinno to mieć różnicy, a tu proszę bardzo. Coś tu jest? Tak. Tu jest sufit! No, chociaż... O, jest! I oczywiście żadnego pierścienia nie znajdę, co nie? Bo byłoby za fajnie. Kurde, no żadnego pierścienia nie mogę znaleźć tutaj. Wiem, gdzie teoretycznie powinien być jeden, ale... To nie wiem. Zaraz. W końcu kim jestem?
Okej. Ała. Świetnie. Knock, knock, it's Knuckles. Wow, wow. Knuckles? Okej. Okej, więc Sonic and Knuckles. I kolejny niezmieniony boss fight kompletnie. Okej. Knock knock it's Knuckles. Knuckles to jedna z moich ulubionych postaci, tak by the way, jakby ktoś nie wiedział. I teraz przeniesiemy się do Stardust Speedway, jeśli dobrze pamiętam. Tak. No i Stardust Speedway. Mój ulubiony zone w Sonic City. Ogólnie. Bo tu jest dom mojego boja Metal Sonica, kurde. Czyli jednej z mojej ulubionej postaci. Która jest tak, no dosyć wysoka, jakbym miał dać top 10. Jestem pewien konkretnie jakiej by... na jakim byłby miejscu, ale wiem, że dosyć wysoko by raczej. Jakby był na jakimś miejscu w takim top 10. Knuckles, możesz... No, dziękuję. My head spinning! Chyba, ale w Stardust Speedway to już kompletnie nie wiem jak... Jak trafić na... special stage'a. Po prostu... I guess w Stardust Speedway to mam po prostu szczęście czasem, że o, wpadnę na special stage, o, fajnie. A czasem nie wpadnę i o, nie fajnie. I tak to mniej więcej u mnie wygląda ze Stardust Speedway. W sumie czy tam nic nie ma? Tam coś jest, więc pójdę tu. Jest jakaś droga. The way. Dobra, nie, proszę. To było bardzo złe. Czy jest coś? Powinno być coś. Jak tu czegoś nie ma, to ja nie wiem co po prostu. Jest to, więc to się liczy chyba jako coś. Tu jest chyba złoty pierścień. Ty. Możecie tak wszyscy do mnie nie pierdzielać się tutaj? Byłoby fajnie. To jest na pewno pierścień. Jestem tego niemal pewien. Pyk! Gdzie mnie zabierzesz, roślinę? Tak, okej. Błagam, że to pierścienia mnie zabierze. Nie, zabierzesz mi to pierścienia, co nie? Tak też myślałem. Co poradzisz? Jak cię roślina nie zabiera do pierścienia, to sam musisz ten pierścień znaleźć. Nie! Jestem idiotą. Aha. Wiem co to zrobiło, ale... Oh boy. Okay, nienawidzę tych robaków. Są jeszcze bardziej wnerwiające niż w Sonicu CD. To wiele świadczy o nich. Ok, więc chyba tu... Chyba źle poszło. Cały czas idę do przodu. Ja nie chcę do przodu, ja chcę do pierścienia i... Muszę mieć tego cholernego Super Sonica. Hmm.
Czyli chyba go nie będę miał. W akcie drugim to już kompletnie nie wiem gdzie są. Mi się nie trafiały w każdym razie. W akcie pierwszym, okej, jeszcze czasem mi się trafiały, ale w akcie drugim? Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek zobaczył. A to zaraz mi ktoś pokaże. A w Let's Playu widziałeś przecież, ho ho ho. Taki kurde, czyli jednak widział. Dobra, ale serio, gdzie jest cokolwiek? Po prostu to jest tragedia. Dobra, czyli nie będzie tutaj. Specjal z tego. Jesteś ty. I nie ma już cię. Pyk, pyk. Dziękuję. Easy. Do większości bossów do Mani, szczerze powiedziawszy, nawet Super Sonic nie jest aż tak bardzo opłacalny, robi po prostu rzeczy tylko szybciej. W Mani bez Super Sonica to... ogólnie bez Super Formy, to jest po prostu tylko takie... No okej, dostaniesz damage i możesz tak naprawdę rozpierdzić bossa kompletnie. I w zasadzie that's it. Super Sonic inne co robi... Super Forma. Jedne co robi to... daje... Wow. Daje tylko tak naprawdę... zaoszczędza czasu. Jak ja lubię muzykę Star The Speedway Act 2. Jest taka fajna. I ma nawiązanie do Lookalike. Więc jest bardzo fajna. Bo Lookalike to... jeśli ktoś pamięta mój stary tam film o top 10 piosenkach Sonica, to Lookalike jest jedną z nich. Więc to, o czym świadczy, jak już muzyka ma nawiązanie do Lookalike, to jest dla mnie instant win. God damn it. No, kurde. Już w sumie. Aha, to tylko mnie tutaj. Świetnie. Gdzie ja jestem? My head spinning. Dobra, i teraz myk! A nie, sorry, gdzie jest teraz cokolwiek? Nie wiem, wezmę sobie Knucklesa i... I'm dead. Tu może coś być. Tu nie może coś być. To ja to wszystko źle widzę. Nie jestem pozytywny co do tego, co się dzieje w tym displayu. Serio, nie mogę tu wskoczyć na kresu. Nie w tą stronę. Okej. Okay. Sorry. O. O! Hell yeah! Teraz ten cholerny czwarty szmaragd chaosu. Trzymajcie kciuki.
Za pierwszym razem? Are you kidding me? Zdominowałem ten cholerny czwarty szmaragd chaosu. O, nie, to okej, okay, dobra, zmieniam zdanie, to jest najlepszy odcinek ever. To jest najlepszy odcinek ever. Dziękuję bardzo. A teraz Metal Sonic. I chyba najlepszy remix Stardust Speedway ever według mnie. Chociaż styl, muzyka z Sonica 4 versus Metal Sonic to jest najlepsza. Jeśli chodzi o taki Metal Sonic, znaczy jeszcze jest What I'm Made Of oczywiście, które jest kompletnie zarąbiste, ale jeśli musiałbym jakieś takie bezsłowne, to zdecydowanie Team of Metal Sonic z Sonica 4 epizod 1 jest. Epizod 2 jest najlepszy. A bo on teraz takie pierdolę. Więc ogólnie teraz walka z Metal Sonicem się zmieniła. I on teraz może takie śmieszne rzeczy wywalać i przez to i przez to może też ranić Metal Sonica, przez co walka z Metal Sonicem robi się szybsza zdecydowanie. I łatwiejsza przede wszystkim. I to jest w obu, i Mania Mode, i Encore Mode. Żeby ktoś myślał, że to jest tylko ekskluzywny do jednej fazy. Do jednego moda. No i teraz zmiana wielka w porównaniu do poprzedniego update'u. To jest, moi drodzy, Metal Sonic Kai z... ajaj. Zajaj. Z... Knuckles Chaotix. I Knuckles go kompletnie rozwalił. Dziękuję ci, Knuckles, dlatego ty jesteś moim ulubieńcem praktycznie. My boy Knuckles. Tak muszę nazwać odcinek. My boy Knuckles po prostu. Ale to by było na tyle, moi drodzy, z tego odcinka. Mamy już 28 minut praktycznie. Jeszcze tutaj cutscenka. I to jest... robot z Titanic Monarch. Taka ciekawostka. Ten model był od początku w grze. No i teraz Hydro City, albo Hydro City. A więc na razie. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos! Control!